Podkarpacie, Rzeszów może być dumne, ponieważ jest Pan absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. Jakie wspomnienia z tamtego studenckiego okresu skrywa Pan w sercu? To ja jestem dumny, że jestem absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, że w murach Politechniki wiele się nauczyłem, dowiedziałem, wyszkoliłem się na samolotach, bo to tu właśnie wyszkoliłem się na samolotach. Wcześniej latałem na szybowcach już. W 76 rozpoczęliśmy razem z grupą osób, które stworzyły pierwszą grupę studentów na specjalizacji pilota. Ilu Was wtedy było, pamięta Pan? 24 czy 28, musiałbym do notatek zerknąć. I gdzie Pan mieszkał? W akademiku, na stacji? Mieszkałem w akademiku od samego początku, tak. Władze uczelni umożliwiły nam skorzystanie z akademików. IKAR przez cały okres pobytu, IKAR, ciągle IKAR stoi. W pokoju numer, pamięta Pan numer pokoju? Większość czasu spędziłem w pokoju razem z moim przyjacielem Andrzejem Szymańskim w pokoju numer 711. Na pewno na 7 piętrze, teraz 711 czy 12, ale to był taki układ, jeden sanitariat i 4 pokoje, 2 trójki, 2 dwójki. Jakim Pan był studentem, takim pilnym? Pilnym w zakresie nauk lotniczych. Starałem się być pilnym, ale troszkę mniej wchodziły mi takie tematy jak materiałoznawstwo, jak, no teraz bym nie mógł sobie tego przypomnieć. Były przedmioty, nawigacja, te typowo związane z aerodynamiką. Radionawigacja, te bezpośrednio związane z samym lataniem, były mi bliskie i do nich się może, nie to przykładałem się do wszystkich, ale te łatwiej mi wchodziły, a tamte po prostu wchodziły i ulatywały z głowy. Żadnej poprawki nie było. Było kilka poprawek po drodze, tak. Z budowy maszyn. Profesor Kopecki wtedy przypilnował nas, to ja 2 razy poprawkę zdawałem, także to już prawie o komisję się otarło. Jak spędzaliście wolny czas? Po zajęciach, po nauce? Gdzie chodziliście w Rzeszowie? Działał klub Dedal w IKARze na dole, więc ponieważ pilot w moim wtedy odczuciu też powinien umieć tańczyć, wykazać się po prostu tą zdolnością, a na dole był prowadzony stale kurs w Dedalu, w klubie, kurs nauki tańca, no to tam schodziliśmy na nauki tańca, ponieważ mieliśmy tylko jedną panią, Adelę Szarzec, panią kapitan dzisiaj, na całym roku, a reszta to mężczyźni, w związku z czym no, pozostawał nam akademik, w tym czasie był tylko męski, no to nie było tam za dużo chętnych pań, ale z zewnątrz przychodziły z innych akademików, bo ten rejon klubu był dostępny ogólnie. Pływalnia, także na basen zimą chodziliśmy, latem no to też na latem to na lotnisko najczęściej, wtedy kiedy były zajęcia, już jak pogoda pozwalała, to jeździliśmy na lotnisko, gdyż oprócz pełnego inżynierskiego kursu, magisterskiego kursu, był równolegle cały kurs lotniczy i praktyczny też, więc zajęcia odbywały się na lotnisku w Jasionce, więc tam trzeba było dojechać, tam trzeba było drugą część dnia poświęcić na te praktyczne nauki pilotażu latania, bo to nie tylko sama nauka latania na samolotach, ale potem kolejne stopnie łącznie z licencją pilota zawodowego i tak zwaną z możliwością, no, z licencją pilota zawodowego, uprawnieniami do lotu według przyrządów, no, trudnych warunków, także to wszystko było w ramach tej nauki, więc było dużo zajęć latem. Przyjechał Pan do Rzeszowa ze swoją książką Ja, kapitan. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na autobiografię? Dlaczego ta książka powstała? Czy to było ważne? Ta książka w konstrukcji i w zamysł był taki, żeby no nie tylko opisać swoją historię, bo to jest wielu pilotów i ich historie są ciekawsze. Chciałem to opisać przy okazji opisu zdarzenia, które miało miejsce 1 listopada w Warszawie. Byliśmy zmuszeni wylądować samolotem 767, niemal pełnym, z pasażerami, bez podwozia. I to lądowanie udało się, nikomu nic się nie stało. I żeby opisać i żeby nie powstawały nowe, bo już po miesiącu było kilka różnych wersji tego zdarzenia, a przecież to było w jeden sposób i ja potrafiłem jeszcze przypomnieć sobie, to jest po pierwsze w tym czasie, można to było odtworzyć i chciałem, żeby
to było stale w ten sam sposób odbierane, ale w decyzji pomógł mi, serdecznie pozdrawiam, mój przyjaciel Jurek Kolesiński, szybownik, także on jakby namówił mnie do tego, żeby jednak te zdarzenia opisać, jakby opisać dwutorowo i to lądowanie, i te swoje przy okazji wpleść, zaciekawić, może kogoś zainteresują te moje perypetie, zanim zostałem pilotem. Ta książka też była pomyślana jako taki przykład, że otóż jak najważniejsze to, żeby człowiek miał cel, żeby te cele sobie, marzenia ustawił, a potem konsekwentnie je realizował. A nagrodą z tego to nie jest właśnie tak jak w moim przypadku jakieś uznanie na zewnątrz, tylko największą nagrodą za każdym razem, bo to nie tylko to było celem, żeby latać. Wiele miałem różnych celów i starałem się realizować. I właśnie o to tak pomyślałem sobie, jak dotarłem szczęśliwie do tego zamierzonego celu i to marzenie zrealizowałem, to wewnętrznie uśmiechając się do siebie, to było największą nagrodą. I to warto robić i to jest właśnie też taki sens działania, starałem się opisać w tej książce. Zachęcamy do lektury i bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę u nas. Dziękuję.